Witajcie, moi drodzy widzowie. To jest Guild Wars, gra, w którą już praktycznie nie gram, a bardzo ją lubiłem, ale... O, słoneczko. Ale nie o to chodzi, że to jest Guild Wars. Jej. Chodzi o to, że mam jakieś ogłoszenia, że lubię gadać do gier, lepiej mi to idzie niż gadanie do programu, to... Postanowiłem sobie odpalić grę sprzed lat, całkiem miłą dla oka, jednak troszeczkę FPS-y mi chyba spadają. Tak. A usiądźmy sobie wygodnie. Polewitujmy w powietrzu nogami, bo czemu nie? Otóż sprawa jest taka, że po pierwsze skończyliśmy Egobu, bo tak. Na tygrys, nie. Tygrys został zabity. Niech to. Skończyliśmy Egobu, więc cóż, do końca tygodnia będzie się pojawiać tylko i wyłącznie Arcanum. Natomiast w niedzielę, albo w poniedziałek, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie w niedzielę, wyjeżdżam na 2 tygodnie i przez te 2 tygodnie nie będzie się pojawiać nic kompletnie, bo nie będę miał dostępu do internetu, nie będę mógł patrzeć na wiadomości prywatne, oglądać innych kanałów, oglądać filmów, czytać komentarzy. Nic. Kompletne odcięcie się od świata zewnętrznego, więc... Proszę, nie wysyłajcie mi podczas mojego urlopu... Tak, nazwijmy to urlopem. Podczas mojego urlopu wiadomości w stylu wdaj mi autograf, bo inaczej skoczę z 30 piętra Pałacu Kultury i w ogóle... Tak. Natomiast jak wrócę, jak już będę robił dalej filmy, pojawi się nowa seria, którą to serią będzie, zagrajmy w Warhammer 40 000 Dawn of War. Coś, na co kilka osób czekało, cała rzesza osób. Coś, co powinno wynagrodzić brak replayów z Dark Crusade, tak mi się wydaje. A po Arcanum też już mam jedną serię do zrobienia, na którą z kolei czekają inne osoby. Przynajmniej dwie. Tak. Z tej strony pozdrawiam Sędziego. Cześć, Sędziej. I to by było na tyle. Podsumowując, do końca tygodnia Arcanum, potem 2 tygodnie nic, a potem wracamy z nową serią. Tak więc, do zobaczenia. Życzcie mi powodzenia na właśnie na tym urlopie. I cóż, do następnego razu w czymkolwiek.